WWE od pewnego czasu oferuje nam wielkie live eventy. Nie są to gale pay-per-view, ale są one do nich mocno zbliżone. Począwszy od Greatest Royal Rumble w Arabii Saudyjskiej, przez Super Showdown w Australii, teraz oczekujemy na kolejną wizytę największej federacji wrestlingowej w kraju Bliskiego Wschodu. Wydarzenia te są na pewno czymś nowym, czymś, czego Vince McMahon jeszcze nie serwował swoim odbiorcom. Owszem, jesteśmy przyzwyczajeni, że raz w miesiącu, od niedawna dwa razy, dostajemy duże show, które jest swego rodzaju zwieńczeniem ostatnich 30 dni, ale to jest zupełnie co innego. W dzisiejszym filmie poruszymy pozytywy, jak i negatywy tych specjalnych gal. Na sam koniec przypominamy Wam, że temat filmu został zaproponowany przez jednego z naszych patronów. Dziękujemy Wam za zaufanie i wsparcie. A teraz już mniej lub bardziej standardowo, ja nazywam się Kamila Kwiatkowska z What is Wrestling i zapraszam Was na plusy i minusy wielkich live eventów. Bez wątpienia za plus możemy uznać fakt, że dzięki takim galom więcej osób może zainteresować się wrestlingiem, a przede wszystkim poznać ten oto sport. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w Arabii Saudyjskiej i słyszycie, że coś wielkiego jest organizowane w Waszej okolicy. No to co? Możecie sobie pomyśleć, hej, może pójdę i sprawdzę, co to takiego. I niech chociaż część takich osób wyjdzie z gali zadowolona i zacznie oglądać w tym wypadku WWE. Ale to nie jest ważne, czy zaczną oglądać właśnie tą federację, czy jakąś inną. Po prostu jedna osoba więcej zacznie oglądać wrestling. Przecież chyba o to właśnie w tym wszystkim chodzi, prawda? Żeby wrestling stawał się coraz bardziej popularny w każdym zakątku świata. Faktycznie, WWE dzięki swoim działaniom pozyskuje nowych fanów. Na papierze to wszystko wygląda świetnie. Teraz przejdźmy do tego, że to wszystko może być po prostu efektem ubocznym. Czego efektem ubocznym zapytacie? Tego, że organizowanie tych gal, najbardziej chodzi o te w Arabii Saudyjskiej, dla WWE są ogromnym, ale to przeogromnym sposobem na zarabianie pieniędzy. Oczywiście nie neguję tego, że federacja Vince'a McMahona chce zarabiać. Chodzi mi bardziej o fakt, że dolary szejków arabskich znaczą dla nich więcej niż w sumie cokolwiek innego. Podam Wam przykład. Szejk A chce, aby na gali wystąpił Yokozuna. A przecież jeśli choć trochę interesujesz się tematem, to wiesz, że były mistrz WWF umarł prawie 20 lat temu. I na Greatest Royal Rumble zobaczyliśmy zawodnika sumo, który miał choć trochę przypominać byłego zawodnika federacji. Komentarz do tej sytuacji chyba jest zbędny. Jak już ponarzekaliśmy, możemy przejść do chwalenia, żeby nie było, że jesteśmy tacy bezwzględni. Dzięki tym wydarzeniom otrzymujemy po prostu więcej wrestlingu. A skoro już jesteś na naszym kanale i oglądasz ten film, to znaczy, że sam wrestling w mniejszym lub większym stopniu Cię interesuje. Dzięki tym eventom bez wątpienia mamy więcej sportu do oglądania. Jeśli WWE nie odpowiada Ci poziomem ringowym, to naprawdę, zamiast narzekać, po prostu poszukaj dla siebie czegoś nowego. Żyjemy chyba w najlepszych czasach do tego, aby być fanem wrestlingu, ponieważ każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie odpowiada Ci produkt A, to nic. Na całym świecie jest tyle federacji, że choćbym wyliczała do rzet, to i tak nie wspomniałabym nawet o mniejszej części tego, co jest nam oferowane. I to tyle z plusów i minusów wielkich live eventów. Czy się z nami zgadzacie? Czy może macie jakieś swoje propozycje? Dajcie znać w komentarzach. Na sam koniec przypomnę tylko, że film powstał we współpracy z naszymi patronami, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Jeśli filmik Wam się spodobał, to możecie zostawić subskrypcję na kanale. Ja się z Wami żegnam i dziękuję za oglądanie. Mówiła do Was Kamila Kwiatkowska z What is Wrestling.